Młodzież z Jaworzna ma okazję spędzić wolny czas na miejskiej strzelnicy. Są tam prowadzone bezpłatne zajęcia w ramach akcji Lato na strzelnicy. Pomysłodawcą zajęć jest Anna Boba. Ma to na celu przyciągnięcie młodzieży do strzelectwa sportowego. W tej chwili na terenie Jaworzna nie ma żadnego profesjonalnego klubu, który się zajmuje propagowaniem strzelectwa sportowego dla młodzieży. Jak mówią organizatorzy, chcą zainteresować tym sportem jaworznicką młodzież, odciągnąć młodych od komputerów i telewizorów. Frekwencja na strzelnicy nie jest może na razie spora, ale to się zmienia. Młodzież na początku uczy się strzelania z broni pneumatycznej. Młodzież poniżej 13 roku życia, no niestety nie mamy możliwości, żeby udostępnić broń ostrą, broń sportową. No jest to najbardziej, że tak powiem, podstawowa broń do nauki. Jest to również no, stosunkowo tania forma obcowania ze strzelectwem sportowym. Młodzi coraz częściej próbują swoich sił w strzelaniu. Fajnie się strzela, mój tata też strzela. Fajnie, bo pani bardzo dobrze uczy. Strzelnica przyciągnęła mnie dlatego, że po prostu lubię strzelać z broni. Różne strzelnice mnie przyciągały, broń palna też przyciąga, no i ogólnie koledzy mnie też przyciągnęli. Mimo młodego wieku wielu z nich ma już sporo umiejętności i doskonale wiedzą, jak przygotować się do strzału. Znają też cechy dobrego strzelca. Pierwsze trzeba wziąć, odciągnąć broń, wsadzić śruta, zamknąć, przygotować palec na spuście, popatrzeć dobrze przez przyrządy celownicze i należy powoli wycisnąć spust. Przede wszystkim musi być spokojny. Więcej informacji o treningach można uzyskać w strzelnicy miejskiej.